nauczymy się. Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki! Odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci! Powiedział Bartek, uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział Ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany. Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnie, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak. Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się. Powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał. Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi. Dziś tu nauczymy się. Tęcza. Dzień był deszczowy. Biedronka Basia i Ślimak Bartek zasmuceni siedzieli pod ogromnym liściem. Nagle słońce wyszło zza chmur, a niebo znowu zrobiło się niebieskie. Ale padać nie przestało.
i wkrótce niebo przecięła kolorowa tęcza. Jest piękna! Krzyczeli. Bartek pomyślał, że warto byłoby się wspiąć na tęczę i zjechać po niej na drugą stronę. Ale pierwsza próba nie skończyła się dobrze. Chyba spróbuję z drugiej strony, powiedział. Uwierz mi, nie można się wspiąć na tęczę, powiedziała do Bartka Basia. Ale ślimak wpadł na nowy pomysł. Użyję drabiny. Bartek, to chyba nie najlepszy pomysł, powiedziała przestraszona Basia. Biedronka miała rację. Bartek był zły. Basia chciała pocieszyć przyjaciela. Może się pobawimy? Ale Bartek nie chciał się poddać. Zobacz, Basiu, teraz będę mógł wskoczyć na tęczę. Ale ten plan też się nie udał. Basia podbiegła do Bartka. Nic ci się nie stało? Nie. Szlochał Bartek. Bartek był bardzo smutny. Basia starała się go rozweselić. Mam dla ciebie kwiatek, powiedziała uprzejmie, ale Bartek nie dał się pocieszyć. Później deszcz przestał padać, a tęcza zniknęła. Wracając do domu, trzymali się za ręce, a Basia opowiadała ślimakowi śmieszną historię. Rozchmurz się, Bartku. Pojutrze są twoje urodziny. Na pewno dostaniesz wspaniałe prezenty. Po powrocie do domu Basia wpadła na świetny pomysł. Zrobię dla Bartka tęczową zjeżdżalnię, powiedziała do siebie. Spełni się jego marzenie. Będzie mógł zjeżdżać z tęczy. Baltazar i Matylda pomogli jej. Baltazar, Matylda i Basia pomalowali zjeżdżalnię kolorowymi farbami. Owinęli w żółty papier i obwiązali niebieską wstążką. Przyjaciele upiekli nawet dla Bartka urodzinowy tort. Gdy nadszedł odpowiedni czas, Baltazar i Matylda zaprowadzili Bartka do domu Basi. Wszystko było gotowe na urodzinowe przyjęcie. Dajmy mu prezent! Krzyczał Baltazar. Basia dała Bartkowi czekoladowy tort. Prawdziwa tęcza! Tęczowa zjeżdżalnia! Czy mogę ją wypróbować? Pewnie, że możesz! Odpowiedziała Basia. Tęczowa zjeżdżalnia spodobała się Bartkowi. Jeździł raz za razem. Matylda i Baltazar byli tak szczęśliwi, że zaczęli tańczyć. Wiesz, Basia, powiedział Bartek, to naprawdę jest piękny prezent. Dziękuję. Wielu przyjaciół przyszło świętować urodziny. Konik polny Laura, żuk Edek, ważka Klara, a nawet chrząszcz Staś. Mały ślimak pozwolił wszystkim jeździć na zjeżdżalni. Basia, Bartek i ich przyjaciele bawili się do zmroku. Tego dnia Bartek kładł się spać z uśmiechem na ustach. Wspaniałe urodziny! Powiedział uradowany. Dziś tu nauczymy się. Święty Mikołaj. Był śnieżny poranek. Biedronka Basia odwróciła się do ślimaka Bartka i powiedziała: Bartku, dziś odwiedzi nas święty Mikołaj. Naprawdę? Zdziwił się Bartek. Tak, on zostawia prezenty w butach grzecznych dzieci. Nie zapomnij wystawić ich za okno. Wieczorem Bartek wyczyścił swoje buty i ustawił na parapecie. Był tak szczęśliwy, gdy kładł się do łóżka, że nie mógł zasnąć.
Gapił się w niebo, by zobaczyć Mikołaja i jego renifery. Następnego dnia Basia wstała bardzo wcześnie. Od razu podbiegła do okna. Jej buty były pełne prezentów. Znalazła kolorowe kredki i czerwone jabłko. Bartek też podbiegł do okna. Był bardzo szczęśliwy. Chciał zobaczyć, co przyniósł mu święty Mikołaj. Ale o rety! Jego małe buty były puste. Bartek był tak smutny, że nie zauważył dużego worka w drugim oknie. Co chwilę zaglądał do butów, chciał z nich coś wytrząsnąć, ale buty były puste. Było mu tak przykro, że postanowił uciec. Święty Mikołaj nic mi nie przyniósł, a ja byłem bardzo grzeczny. Basia poszła odwiedzić Bartka. Hej! Zobacz, co dostałam od Mikołaja! Basia zaczęła się martwić. Pukała i pukała, ale Bartek nie otwierał drzwi. Gdzie podział się Bartek? Muszę go odnaleźć. Chrząszcz Staś, pszczoła Baltazar i motyl Matylda poszli razem z nią. Bartek! 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 Przyjaciele odnaleźli Bartka, gdy zapadł zmrok. Ślimak siedział na pieńku i płakał. Basia podbiegła do niego. Co się stało, Bartku? Czemu płaczesz? Święty Mikołaj nic mi nie przyniósł, a ja byłem grzecznym ślimakiem. Nie wygłupiaj się, na pewno dostałeś prezent. Basia pocieszała przyjaciela. Może był tak duży, że nie zmieścił się w bucie, więc Mikołaj położył go gdzie indziej. Nie, nic mi nie przyniósł. Wydaje mi się, że święty Mikołaj nie istnieje. Właśnie wtedy na niebie pojawiły się sanie. Ciągnęły je dwa renifery. Ho, ho, ho! Mikołaj pomachał do dzieci. Mam nadzieję, że podobały się wam prezenty. Do zobaczenia za rok! Bartek był bardzo zdziwiony. Chodźmy wszyscy do Bartka poszukać jego prezentu. Mały ślimak od razu poczuł się lepiej. Chwilę po tym, jak weszli do domu Bartka, zauważyli wielką czerwoną paczkę. Zobacz, twój prezent leżał w drugim oknie. Tam jest, taki cudowny. Bartek odpakował prezent. Dostał kolorowe dzwoneczki. Bartek potrząsnął nimi. Kolorowe dzwoneczki uderzyły o siebie i wydały uroczy dźwięk. Są piękne! Staś zawiesił dzwoneczki w drzwiach i wszyscy pożegnali się z Bartkiem. Szczęśliwy ślimak wskoczył do łóżka i zasnął przy dźwiękach dzwoneczków. Dziś tu nauczymy się święta. Był chłodny zimowy dzień. Biedronka Basia i ślimak Bartek wybrali się do lasu w poszukiwaniu gałązek na świąteczne stroiki. Zobacz, Bartek, burza złamała to drzewko. Zabierzemy je do domu, przystroimy je na święta. Hurra! Będziemy mieli prawdziwą choinkę! Zawołał Bartek. Podnieśli drzewko i zauważyli gąsienicę chroniącą się pod gałęziami. Pomóż mi, Bartku! Położymy ją na sankach. Chyba jest ranna, a na pewno bardzo jej zimno. Zabierzemy ją do mnie. Ostrożnie położyli gąsienicę na sankach. Czy nic jej nie będzie? Pytał z troską Bartek. Pewnie, że nie. Zapewniła przyjaciela Basia. Gdy wrócili do domu, położyli biedną gąsienicę do łóżka. Basia przygotowała dla niej gorącą herbatę, a Bartek przeczytał jej kilka bajek o przygodach innej gąsienicy.
Następnego dnia gąsienica otworzyła oczy i delikatnie się uśmiechnęła. Z każdym dniem czuła się coraz lepiej i wkrótce była całkiem zdrowa. Basia poprosiła ją, żeby została. Jesteś taka miła. Nie odchodź, gąsienico. Spędź z nami święta. Dziękuję. Z radością z wami zostanę. Ale co możemy jej dać pod choinkę? Zastanawiała się Basia. Co ucieszy gąsienicę? Basia miała kilka pomysłów. Ślimak radośnie pokiwał głową. Bartek i Basia poszli spotkać się z mrówkami. Królowa powitała ich z otwartymi ramionami. Basia powiedziała, o jaki prezent jej chodzi. Możemy zrobić, co tylko zechcesz, powiedziała królowa. Nadeszła gwiazdka. Basia i Bartek przygotowali stojak na choinkę. Gdy zrobiło się ciemno, Bartek dał Basi prezent. Wesołych świąt, Basia! Dziękuję, Bartku! Powiedziała Biedronka. Była zachwycona. Jest przepiękna! Basia była bardzo szczęśliwa. Owinęła wstążkę wokół gałęzi choinki. Tobie też życzę wesołych świąt! Powiedziała Basia i dała Bartkowi prezent. Zimne ognie, super! Ustawmy je na drzewku! Zapalili zimne ognie, a iskry radośnie tańczyły wokół choinki. Ognie przyciągnęły mnóstwo świetlików. Każdy z nich przyniósł choinkową ozdobę. Nawet gąsienica pomogła przystroić drzewko. Wkrótce nadeszły mrówki, niosąc dużą paczkę. Wręczyły ją Bartkowi i Basi. To prezent dla ciebie, gąsienico, powiedział Bartek. Wesołych świąt! Buciki! Krzyknęła radośnie. Dzięki nim nie zmarzną ci nogi, gdy będziesz chodziła po śniegu, wyjaśniła Basia. Przyjaciele świętowali do późnej nocy. Był żuk Edek, chrząszcz Staś, świerszcz Alfonso i żuk Róża. Świetliki razem z małymi mrówkami zbudowały ogromnego bałwana. Wszyscy śpiewali i tańczyli wokół choinki. Matylda także przyleciała z nimi świętować. Klara tańczyła z Laurą. Bartek i Basia skakali razem z Baltazarem. Gdy zabawa się skończyła, gąsienica oczyściła buty i ustawiła na półce. A to był wspaniały dzień! Szkoda, że gwiazdka jest tylko raz w roku.